Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw marketingu i współpracy z zagranicą Portu Gdynia. Witam pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak mocno dała wam się we znaki w tej chwili pandemia koronawirus? Jeżeli chodzi o pandemię, no to rzeczywiście mamy taki specyficzny czas. Chyba żadna instytucja i żadna firma nie była tak do końca przygotowana na tego typu działanie. Natomiast nam się na szczęście udało bardzo szybko, że tak powiem, uporać z takimi pierwszymi problemami, powiedzmy, natury komunikacyjnej, tego, że musieliśmy bardzo szybko się przełączyć na pracę zdalną. Wydaje się dzisiaj, żeśmy z tego działania bardzo dobrze zdali egzamin. No i można powiedzieć dzisiaj, to jakby mogę potwierdzić, że port działa normalnie, przeładowujemy. Zresztą dzisiaj można powiedzieć, że porty w ogóle w Polsce, nie tylko port Gdynia, ale wszystkie trzy główne porty w Polsce, to są takie najważniejsze okna na świat. Dość powiedzieć, że przecież 90% światowego handlu, że tak powiem, odbywa się drogą morską, więc my tak naprawdę jesteśmy w tej chwili chyba tą najważniejszą granicą, która zapewnia ciągłość dostaw, logistyki. Przecież w kontenerach chociażby chłodniczych przechowywane jest, czy przewożona nie tylko żywność, ale również i lekarstwa. Ale czy przewozy w jakiejś części spadają jednak mimo wszystko? No, sytuacja jest ekstremalna, trudno, żeby teraz przeładunki rosły. Jakie macie No, nie problemy z do przewozem? końca, bo okazuje się, że my mieliśmy poprzedni kwartał, jeżeli chodzi o porównanie kwartał 2020 do kwartału 2019, lepszy niż w ubiegłym roku, więc właściwie paradoksalnie na nas koronawirus tak mocno nie oddziaływał. Choć oczywiście, jeżeli się już wgłębimy mocniej w statystyki, to widzimy pewne przetasowania na rynku poszczególnych grup ładunkowych, ich jest zasadniczo 7. No, mocno w górę ciągną nam jakby zboża. Tutaj zboża przeładowujemy bardzo dużo, szczególnie w eksporcie. Natomiast jeżeli chodzi o kontenery, drobnice, to jest to, można powiedzieć, poziom na razie, przynajmniej w pierwszym kwartale, podobny do poziomu ubiegłego roku. Ale no, my jesteśmy realistami, spodziewamy się pewnego spowolnienia, chociaż nie nazwałbym tego jakimś tąpnięciem, ale pewnego spowolnienia spodziewamy się teraz w kwietniu i w maju. Bo w portach pewne rzeczy widać z pewnym opóźnieniem, prawda? To jest charakterystyczne dla portów. A proszę powiedzieć, czy te przewozy, te przeładunki, to jest głównie polska produkcja, czy polski eksport, czy jesteście także takim portem tranzytowym, można powiedzieć, dla krajów okolicznych? Nie, no oczywiście można powiedzieć, że my jako Port Gdynia jesteśmy takim oknem na całą Europę Środkowo-Wschodnią i też jeżeli chodzi o kraje południa, tutaj mówię o szczególnie naszych sąsiadach Czechach czy Słowakach, mówimy też o kierunku ukraińskim w stronę Białorusi, także na pewno kraje ościenne to też jest to, co Port w Gdyni zaopatruje, szczególnie te kraje, które no, nie mają bezpośredniego dostępu do morza. My tym oknem na świat cały czas jakby jesteśmy. Port Gdynia to też ważne połączenie ze Skandynawią. Bardzo dużo przecież naszego importu idzie do krajów skandynawskich. Mamy bardzo dobre połączenia, przede wszystkim ro-ro i promowe, ale też nie można zapomnieć tutaj o połączeniach kontenerowych, które stale rosną i one się utrzymują de facto, przynajmniej w pierwszym kwartale, utrzymywały się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. No mówię, pewnie w najbliższych miesiącach, dwóch, trzech, należeć się będzie pewnego spowolnienia, ale tutaj jakby nie dramatyzujemy. Myśli pan, że potem będzie odbicie w tej formie, jak to się mówi, litery V, tak? Czy raczej spokojne odbudowywanie Myślę, że powiedzmy? odbicie nastąpi, dlatego że w tej chwili te przestoje, one wynikają też z tego, że na przykład w eksporcie zakłady produkcyjne, które są na terenie naszego kraju, one na przykład miały przerwy i też nasze dobre wyniki przeładunkowe wynikają po prostu z tego, że te zakłady przemysłowe pozbywały się swoich zapasów magazynowych, one w tej chwili, że tak powiem, zostały wypchnięte. Potem nastąpił ten przestój produkcyjny, stąd jakby na pewno zanotujemy pewien spadek w przeładunkach, ale z drugiej strony po powrocie jakby już do produkcji, a już można powiedzieć, że stopniowo rozpoczęło się odmrażanie naszej gospodarki, więc te zakłady produkcyjne też będą stopniowo wracały do pełnych mocy produkcyjnych. Zresztą proszę zwrócić na uwagę na to, co się dzieje w Chinach. Tam dokładnie właśnie w ten sposób to działa i w ten sposób jakby ten eksport, myślę, że on będzie nawet na poziomie wyższym niż był do tej pory.
Oczywiście mówię tutaj bardziej już o trzecim, czwartym kwartale tego roku, więc spodziewam się rzeczywiście, że to może mieć charakter takiej litery V. Być może te ramiona tej V-ki nie będą równe, ale nie spodziewałbym się tu jakiegoś załamania. Czyli byłaby nawet szansa, jak rozumiem, wzrostu w skali roku, nawet choćby minimalnego, ale jednak wzrostu, jak pan ocenia? Byłbym ostrożny. Raczej my na razie ostrożnie szacujemy, że jeżeli to będzie wynik poprzedniego roku, a pamiętajmy, że ostatnie 3 lata z rzędu to są lata rekordowe w przeładunkach, my nigdy tyle nie przeładowywaliśmy, to gdyby on był na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, to byłoby bardzo dobrze. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to było kolejny rekordowy rok, no ale trzeba też być realistą, jednak ta sytuacja jest dosyć trudna. Do końca nie wiadomo, jak pandemia się będzie rozwijała i jak będzie oddziaływała na rynki. Na razie widać pewne zamieszanie, ale no nie nazwałbym tego jakimś kryzysem, tak? Raczej pewną korektą rynku póki co. A jak państwo przygotowaliście się do tej trudnej sytuacji? Czy wprowadziliście jakieś procedury związane z pracą pracowników, tak, jakieś obostrzenia? Czy wystąpiliście również o pewnego rodzaju pomoc związaną z tarczą antykryzysową? Raczej bym powiedział w drugą stronę, że to my zaczęliśmy pomagać. No póki co jakby nie ma takiej potrzeby, żeby port jako taki występował o wsparcie. Nasza kondycja jest relatywnie dobra. Też te wyniki, które mamy przeładunkowe, one oczywiście się przekładają również na wpływy portu z racji chociażby opłat portowych czy czynszów dzierżawnych, które do portu wpływają jako przychód. To jest w miarę stabilne, więc jakby tutaj mogliśmy też z tego tytułu wspomóc chociażby służbę zdrowia. Zainicjowaliśmy taką akcję Dzielmy się dobrem. Poza tym, że żeśmy sami zainicjowali zakup 4 respiratorów, chociażby do gdyńskich szpitali, weszliśmy tutaj we współpracę również z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Sportem Gdańsk, gdzie kupiliśmy 4 laboratoria, też do pomorskich szpitali, już szerzej troszeczkę, bo tu mówimy o naszym województwie. Daliśmy na przykład też potrzebującym 39 sztuk komputerów, które u nas, one były jeszcze w bardzo dobrym stanie, czy są w bardzo dobrym stanie, ale już jakby nam nie służą, więc je przekazaliśmy też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tego typu jakby działania staramy się też wspomagać lokalną społeczność. Pamiętajmy, że my jako Port Gdynia jesteśmy jednak przedsiębiorstwem o charakterze lokalnym, mającym duży wpływ na to, jak funkcjonuje nasza lokalna społeczność i jakby z tą społecznością się czujemy związani, a też przecież wielu Gdynian, czy wielu ludzi nie tylko z Gdyni, ale z całego Pomorza pracuje dzisiaj w porcie Gdynia w różnych portowych spółkach, stąd jakby to powiązanie jest bardzo ważne i to wsparcie takiego, to jest taki realny CSR tak zwany, czyli ta społeczna odpowiedzialność biznesu, na którą my jako port mocno zwracamy uwagę, chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. To, co nas najbardziej cieszy tak naprawdę, to to, że udało się też podłączyć do tej akcji inne firmy, między innymi naszych kooperantów, którzy na co dzień z nami kooperują, na przykład firma Dorako, która nam dzisiaj buduje terminal promowy, która nam przebudowuje w tej chwili Ostrogę Północną w ramach pogłębiania portu Gdynia, również do tej akcji dołączyła, tak? Dołączyli trójmiejscy deweloperzy, także rzeczywiście no, ta akcja, bym powiedział nawet trochę, że przerosła nasze oczekiwania. No, to tylko pozytywnie, bo to oczywiście jest dla dobra lokalnej społeczności. Czyli rozumiem, że macie naśladowców i że trochę się tworzy takie wokół pomocy, takie można powiedzieć pospolite ruszenie biznesu, tak? Tak, no ale tak wydaje mi się, że to powinno działać. W końcu zarabiamy, każda firma wiadomo, że istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze, ale te pieniądze muszą służyć jakiemuś wyższemu celowi i wydaje się, że właśnie to są takie momenty, kiedy jakby jest to pewnego rodzaju test, czy firma staje na wysokości zadania, czy nie. No, nam się wydaje, że stajemy, a przynajmniej próbujemy stawać na wysokości tego zadania i wychodzi nam to całkiem przyzwoicie. Panie dyrektorze, a jakbyśmy tak patrzyli troszkę dalej, bo wiadomo, epidemia jak każda się prędzej czy później skończy i chciałem pana zapytać o plany firmy, plany takie rozwojowe. Jakie macie ambicje, jaką pozycję na Bałtyku chcecie osiągnąć chociażby? No, przede wszystkim dzisiaj jesteśmy portem o charakterze uniwersalnym. Przeładowujemy praktycznie każdy rodzaj ładunku. W niektórych mocno się wyspecjalizowaliśmy. Gdynia od zawsze właściwie była kolebką transportu kontenerowego i nie ukrywam, że w najbliższych latach chcielibyśmy ten transport kontenerowy u nas mocno rozwijać. Stąd jakby prowadzone dzisiaj inwestycje i te, które planujemy w najbliższych latach, ale które tak naprawdę poprzez ich realizację ustawią nas na rynku transportu morskiego w tej sieci portowej
no, na najbliższe kilkadziesiąt lat do przodu. Takie najważniejsze inwestycje, które w tej chwili już są realizowane, to jest przede wszystkim pogłębianie akwenów portowych. Mówimy tutaj zarówno o akwenach wewnętrznych, które już się dzieje, ten projekt już jakby funkcjonuje, już jest realizowany. Za chwilę będzie również pogłębianie, czyli druga część ta realizowana przez Urząd Morski, czyli pogłębianie toru podejściowego. Oprócz tego oczywiście ogromne inwestycje kolejowe realizowane zarówno przez nas, jak i przez PKP PLK, które też mają na celu jakby przeniesienie tego transportu kołowego bardziej na kolej. My byśmy chcieli, żeby docelowo już za niespełna 3-4 lata ten udział transportu kolejowego wynosił u nas co najmniej 35-40%. Albo i więcej, jeżeli będzie taka możliwość, bo takie są też trendy na świecie, szczególnie w Europie i w portach europejskich. No oprócz tego też zagospodarowujemy, to jest taki najświeższy temat, ale już za chwilę będziemy praktycznie wybierali wykonawcę terenów, które nam zostały, że tak powiem, jeszcze nie zagospodarowane w zachodniej części portu, czyli tuż za estakadą. Tam też chcielibyśmy pobudować pracę plus terminal intermodalny i to właściwie już się za chwilę będzie działo. Także jest gro tych inwestycji, no i oczywiście nasza kluczowa, najważniejsza inwestycja, czyli port zewnętrzny, coś, co byśmy chcieli uruchomić do roku 2028. Jesteśmy w tej chwili już na finiszu tak naprawdę pierwszego etapu z naszym doradcą transakcyjnym. Za chwilkę, już myślę, że w czerwcu, końcówka czerwca, przełom czerwca-lipca będziemy otwierali postępowanie przetargowe na wybór już partnera prywatnego. Także te prace są bardzo mocno zaawansowane, idą zgodnie z harmonogramem. Pomimo koronawirusa, który oczywiście też tutaj jest pewnego rodzaju przeszkadzajką, no bo wiadomo, że ta komunikacja jednak jest troszeczkę utrudniona. Niemniej jednak jakby zespoły pracują na tyle sprawnie, a proszę mi wierzyć, że pracujemy na co dzień z częścią zespołu, który jest w Warszawie, z ministerstwami. No naprawdę udało się to na tyle poukładać, że to dosyć sprawnie sobie radzimy i liczę na to, że ten projekt się uda zrealizować. Wtedy tak naprawdę my byśmy wskoczyli do, można powiedzieć, ligi portów, które będą mogły przyjmować największe statki oceaniczne, czyli można powiedzieć, bylibyśmy, no co tu dużo mówić, potęgą na pewno na Bałtyku i na pewno liczącym się portem w Europie. No taką ambicją naszą jest, żeby w jakiejś najbliższej przyszłości na Bałtyku rzeczywiście, czy po wybudowaniu portu zewnętrznego, czyli to jest jakieś powiedzmy na przestrzeni 8-10 lat być przynajmniej w tej pierwszej piątce, może nawet wyżej portów bałtyckich, a z czasem rzeczywiście wejść do pierwszej ligi portów europejskich. Czy to także cele ambitne, ale... To by być może oznaczało, że zdystansujecie swojego sąsiada, z którym też trochę rywalizujecie, czyli Gdańsk. Nie wydaje mi się, żeby tutaj jakby trzeba było rywalizować. No, osobiście zawsze podkreślam, że my jako porty często ze sobą współpracujemy i wbrew pozorom taki układ, można powiedzieć, takich portów bliźniaczych, nawet taka koncepcja Twin Ports swego czasu się pokazywała. Zresztą bardzo dobry układ sprawdzony w portach europejskich. Wystarczy tutaj porównać takie porty jak Zybrusz i Antwerpia, które funkcjonowały zupełnie osobno, jako dwa osobne byty, a jednak razem i blisko siebie. Ja uważam, że takie funkcjonowanie obu portów niezależnych od siebie jest dobre dla rynku, a jednocześnie też no, można powiedzieć, że budujemy potencjał jednak portowy w Polsce. Mamy jednego właściciela, więc trudno tutaj mówić o konkurencji. Dla nas konkurencją są porty w Kłajpedzie, port w Hamburgu. To jest nasza konkurencja taka rzeczywista, nie port w Gdańsku. Czyli to, co optymistyczne, to pan powiedział, że perspektywy mimo koronawirusa są bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o rozwój. Tak, jeżeli chodzi o inwestycje, absolutnie nie zwalniamy tempo. Uważam nawet, że jest to pewna taka sytuacja, która można powiedzieć stwarza raczej pewne szanse, które należałoby wykorzystać i absolutnie inwestycje powinny być kontynuowane. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, też z gospodarczego punktu widzenia, te projekty inwestycyjne, które my jako spółka jednak celowa, jednak specyficzna, takiego można powiedzieć specjalnego przeznaczenia prowadzimy, to też jest pewne koło zamachowe dla gospodarki, dla firm, które tutaj u nas znowu lokalnie występują i to też jest pewnego rodzaju pomoc, że my z tych planów inwestycyjnych nie rezygnujemy. Mamy zabezpieczenie finansowe na te inwestycje, które w tej chwili chcemy realizować, które są w naszym planie inwestycyjno-remontowym, więc to też jest taka gwarancja dla firm, które potencjalnie będą tego zarobku szukać, że po prostu no, mają kontrakty, które będą mogły realizować. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem pan Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw marketingu portu Gdynia i współpracy z zagranicą. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.